Dobra, wszystko setupnięte. Chyba wszystko działa. Wydaje mi się, że wszystko działa. Powinno przynajmniej z tego, co widzę. A przynajmniej mam taką nadzieję. Cześć, Sebastianie. Dzień dobry. Przynajmniej chciałbym udawać, że dzień jest dobry, ale... Leci straszliwie wolno, że się tak wyrażę. Dzisiejsza tasa była kompletną mordęgą, więc chciałoby się rzec, ale... Zawsze bywało gorzej. Na przykład kiedy kontroler nie chciał działać. Czy masz na myśli JPEG w mojej Visual Novelce, która udaje JPEGa? Bo to nawet chyba bardziej pasuje. Dobra, co nas spotkało dwa tygodnie temu, bo tydzień temu streama nie było. Alto został mianowany na członka Królewskich Rycerzy. I rozpoczyna się jego podróż w poszukiwaniu wiedźm. Rozdział drugi. Brokułowe wzgórza. Nie, dobra, nie brokułowe. Oby. Wolałbym, żeby to nie były brokułowe wzgórza, bo to się nigdy dobrze nie kończy. Ej, Alto. Tak, to jestem zdecydowanie ja rano. Wciąż śpi. Bąk. Alto dostał no horny bąkiem. Dawaj, spotkanie zacznie się za parę minut. Dobra, zaraz stanę. Jeszcze tylko 5 minut, tak przysięgam pani bardzo. Dzień dobry. Ohayo, Alto. Dzień dobry, Alto. O, cześć. A? Wasza wysokość? No bo cześć się później w moim biurze, Alto. Cóż za wspaniały dzień na rozpoczęcie pierwszej misji 9 regimentu. Dowódco Klausie? Tak jest, wasza wysokość. Oto kamień pieśni. Był on przechowywany w rodzinie królewskiej z pokolenia na pokolenie. Przyjmuję go z najwyższymi honorami. Otrzymujemy kamień pieśni. Kamień pieśni znał mi dowód, że przyjmujemy rozkazy od rodziny królewskiej. Dziękuję, wasza wysokość. Nasza misja z pewnością się powiedzie. Życzę wam dużo szczęścia i powodzenia. A zaś muszę wracać się do swoich obowiązków. Do zobaczenia, Alto. Pa! I Alto idzie dostać pierdol. Alto! Ato de sekkyoda. Pogadam później, Alto. Wybacz, próbuję się nie śmiać. Teraz się jeszcze nie śmieję. Gorzej będzie ze śmianiem się, jak już stanie się na nim coś później. Szlak. Królowa już poszła, więc porozmawiajmy o szczegółach naszej następnej misji. Dziś rozpoczynamy poszukiwania, mając na celu znalezienie i zabezpieczenie trzech wiedźm. Naszym pierwszym celem będzie Port Noir na południe od stolicy. Jak widzę Noir, to od razu mam ochotę powiedzieć, że północ, bo za blisko North, ale nie tu radzą. Port Noir to małe miasto w zatoce? Jeden nie strzałem. Więc w tym małym mieście zwanym Noir, czy Amoir, czy jak tam jest jakaś wiedźma? Tak jest. Jesteśmy całkiem pewni, że tam jest, ale musimy jeszcze to potwierdzić. To personalne 5 nawiązanie. A co jeżeli to Alain Noir nawiązanie? Albo jeszcze lepiej, Neptunie nawiązanie. Dlatego też będziemy musieli sami się tam udać, aby zbadać tę cefę. Jeżeli to miasto portowe, to powinno być w pobliżu oceanu, prawda?
Jeszcze raz go zobaczę. To nie będzie ciężka, Lizet. Jak to nie? Będziemy się dobrze bawić, prawda? Wiem, ale... Ciebie to nie ekscytuje, ale to... Nie, skądże? A, jeszcze czego? Czy będą tam portowe kurwy? Nie wykluczam takiej możliwości. Wszystko zależy od definicji portowych kurew. Ej, no spokojnie, nie musimy być teraz spięci tylko dlatego, że jesteśmy na misji. Będzie tam wiele rzeczy, które będzie można podziwiać, na przykład widoki, jedzenie, a przede wszystkim... Tym razem nie idziemy do żadnego gorącego źródła Rusty. Dziewiąty regiment jest innym miejscem niż pozostałe. Dokładnie. Przyjmujemy bezpośrednie rozkazy od królowej. Nie możemy zawieść. Tak, tak, jasne. Nie oszukujmy się, Rusty i tak będzie jakby swoje. Ale to, Lizet, to będzie wasza pierwsza ekspedycja. Sami wyruszymy, odejdźcie do miasta, aby przygotować się do podróży. Chciałbym powiedzieć, że już się przygotowywaliśmy, ale pewnie coś tam jeszcze się da znaleźć. Co musimy przygotować? No nie wiem, ciuchy, żarcie. Przepraszam? Wierzę ja? A to wygląda. Tak, to i mówię. Jeżeli miałbym zgadywać, to chyba zagubiłeś się w życiu. To strasznie dziwny sposób na zagadywanie do kogoś. Oj, już tak nie mów. Nazywam się Sense Data. Cóż za specyficzne imię. I boję się, kto mógł być tak okropnym człowiekiem, żeby nazwać tak swoje dziecko. Sense Data. Sense Data? Co za dziwne imię. Proszę, weź to. Co to? A pamiętacie od Sensa? Hasifaikut forgetti? To zegar przeznaczenia. Pokazuje czas twojego przeznaczenia. Magiczny przedmiot, który będzie tobą kierował. Nie podoba mi się to? Dajcie go za darmo, więc po prostu go bierz. Jak dają za darmo, to bier! Dostaliśmy zegar przeznaczenia. Wcale nie przerażająca nazwa, która sugeruje złe rzeczy. Dla takich młodzieńców jak ty mamy jedną dobrą radę. Mianowicie? Pamiętaj, skorzystaj ze swego czasu, aby nawiązywać więzi ze swoimi towarzyszami. Silna więź z sojusznikami może być niczym światełko w tunelu. Przyjebie ze mną we mnie z siłą nadjeżdżającego pociągu? Doskonale. Brzmisz jak jakaś wróżbitka. Aczkolwiek... Spędzanie czasu z towarzyszami chyba nie jest złym pomysłem. Proszę linki czy bardziej supporty. Dobre pytanie, bo nie widziałem tego aż na tyle dużo. Wydaje mi się, że coś pomiędzy. Cieszę się, że jesteś taki wyrozumiały, ale to... Czemu? Ty się właśnie tym przejmujesz. A teraz wybacz. Twoja historia wreszcie się rozpoczyna, to. A? Nie ma się doczekać, aż zobaczę, co się wydarzy. Pani Sense Data przyszła, poszła. A za dziwaczka. Chwilę. Skąd zna moje imię? Słuchaj, ona wyczuła twoje dane i tyle. A tej pory będzie wyświetlany zegar przeznaczenia. Nie byłaby to Geratlusa bez social linków. Czy coś? Spędzić czas z towarzyszami? No to pójdę pojechać z Lizet. Wow, dzięki za wybór. Dokładnie to, czego potrzebowałem. Tutorial. Czas. Czas płynie, jak rzeka.
Pomocą zegara przeznaczenia możemy teraz widzieć czas. Wow, dzięki. Niebieskie kółka wskazują na czas wolny, a czerwone czas misji. Obecnie mamy czas wolny. O nie, Monokumo, zostaw mnie. To jest mój czas wolny. Czy to oznacza, że będziemy mieli w Lithium eventy? Możemy w wolnym czasie robić co nam się, że mnie podoba w jakąś ograniczoną liczbę razy. Tak jak na zegarze tutaj na przykład mam pokazane, że mamy 2, 4, 7 kółek i 3 niebieskie, no to mamy 3 free time eventy. Na początku wybierz koszary rycerzy. Ej, dzięki za wybór! Okej, okay, żegnam, nie idę do koszary rycerzy. Jedna fajna rzecz to to, że od razu powiedzmy pokazuje nam, czy coś zużyje czas, czy nie. Bardzo to szanuję, biorąc pod uwagę, że nie jest to oczywiste. Czy jest coś, co mogę tu kupić? Teoretycznie tak. Daj. Ty też. Bierz to. A nie, pierścienie. Jak za darmo. A reszta jest na tyle silna, że ich nie potrzebuję raczej na razie. A dobra, jak już nalegają, to pójdziemy, zobaczymy, co tam my w tych nieszczęsnych koszarach. A w koszarach też możemy spędzać czas ze swoimi sojusznikami. Nawiązując z nimi więzi, możemy zwiększyć ilość umiejętności i zdolności, które posiadają. Spójrz, najpierw pogadaj z Lizet. Jak to dobrze, że mamy tyle różnych opcji do... Dobra, już przystanę. Ale przy okazji na dolnym ekranie pojawia się trochę informacji o samej postaci, czyli w tym przypadku jej job. Ostatnia szara komórka, która mi została. Jej wiek, skąd pochodzi, parę jakichś pokrótce w informacji. Bardzo ważnych, tak jak to, że gotując wszystko staje się fioletowe. A co jeżeli powiem nie? Czy będę mógł stąd wyjść? Będę mógł stąd wyjść. A z drugiej strony nie będziemy mogli iść gdziekolwiek indziej, więc... No dobra, niech ci będzie. Zastanawiałem się właśnie, czy te pseudo-supportowe scenki będą zdubbingowane, czy nie, bo z tym różnie było póki co. Ale przyzwyczaja się już do bycia w szeregach królewskich rycerzy? Ja powinnam Cię pytać. Ale przygotowałeś się już? Tak, powiedziałem mi już, gdzie robić zakupy. Rozumiem. Ja też jestem gotowa. To chcę sobie mieszkanie innych wiedzieć. Hilda nas ściga, więc mam nadzieję, że reszta też nie będzie chciała z nami walczyć. Cóż, dopóki ich nie napotkamy, to nie będziemy tego wiedzieć. Z jedną kojarzę, że królestwo mówiło, że jakiś tam powiedzmy... Może nie tyle relacji, co... Mają kontakt przynajmniej z jedną, więc... Może nie będzie aż tak źle. Tak, ale... Nie ciekawić trochę, jakie one są? Może trochę. Kiedy myślę sobie o wiedźmach, to wyobrażam sobie, że są naprawdę wspaniałe. Jeśli Hilda była przerażająca, mam nadzieję, że zresztą tak nie jest. Cały ten czas myślałaś o innych wiedźmach? Cóż, mogę tylko je próbować przekonać, żeby nam pomogły. Jeśli nam nie pomogło, to nie odczynimy krystalizacji. Biorąc pod uwagę, jak mało wiemy, to raczej nie coś tym przejmować. Jedyne wiedźmy, o których póki co cokolwiek wiemy, to ty i Hilda. Takie trochę sprzeczności. Staję się o tym za dużo nie myśleć i zarachuj się. Na pewno mogę. Mówiłem, że chcę zobaczyć ocean i w ogóle, ale... możesz zostać taka, jaka jesteś, Lizet. Postanowiliśmy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, prawda? Także no nie martw się. Przecież to nie jest tak, że ty będziesz musiała robić wszystko, prawda?
とっくにみんな気がついてるしな。ちょっとヒバザヨセイフパジニエセイフビトロクフェントな。ワオ。ひどいよ、アルト。はい、とにみわ。真面目に考えてるのに。Mówiłam poważnie, kiedy o tym wszystkim myślałam. ちょっと緊張は解けてきたかも。でもすみません。たくしやってさば。まあ、そう、ザヘイポーグ。Cieszę się, że mogłem pomóc. Ja też się zrelaksuję. Także na siepki nie będziemy wyruszać. Drzemki to najgorsze, co istnieje, przysięgam. Człowiek się zdrzemnie godzinę, nie czuje, żeby się jakoś specjalnie odpoczął w tym czasie. Człowiek się zdrzemnie dłużej niż godzinę, czuje się jeszcze gorzej i potem spać się nie da. Po cholerę są drzemki. Najgorzej. Momencik, ale to czy posprzątałeś się w swój pokój? Nie. No i myślę, jak wrócimy. Prokrastynacja. Brzmi niebezpiecznie znajomo. Nie powinieneś tak tego odkładać. Czasem pył się rozchorujesz. Bo to naś nakryje się przysiadłem. Oh boy. Tak, jeszcze czego. Musisz zmienić tak swoje zwyczaje, jeżeli masz szansę na to mieszkać. Oj, zaczyna się zęczenie. Nigdy się nie zmienić, to? No, to bardziej to nie są Lizet. Tak, zdecydowanie lepiej się człowiek, kiedy myśla o robotach domowych. Ale to posprzątajmy twój pokój, zanim wyruszymy. No tak ci pomogę. Ale jak się nie zgodzę, to i tak to zrobisz, prawda? Oczywiście, że tak, to dla twojego własnego dobra. Au! Dobra, więc chyba mam trochę do roboty. Posprzątajmy to na błysk. Nawiązujemy więc, Lizet. Bąk. Nasze affinity z Lizet się poprawiło. Nauczyła się Water Veil. Sprawia to, że otrzymuje na mnie fizycznych obrażeń i ma też Dodge Support. Który sprawia, że jednostki, które stoją wokół niej, mają większe szanse na unik. Jeżeli spędzamy wolny czas ze swoimi sojusznikami, nasza czułość z nimi rośnie. Nie, no nie będę na to mówił, czułość na litość boską. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że że można się bondować nie tylko z Lizeta, ale też z innymi osobami. Podbijanie poziomu affinity z członkiem drużyny pomoże im zdobyć nowe umiejętności i zdolności. Nawiązuje nowe więzi z sojusznikami i pomoże sobie w ten sposób wygrywać bitwy. Więc tak mogę spędzać wolny czas. Kurczę, gdyby jakaś losowa babka nie powiedziała mi na ulicy, że mogę spędzać wolny czas gadając ze znajomymi, nigdy bym na to nie wpadł. Chociaż ma jeszcze trochę czasu. Co mogę zrobić? Może gdzieś sobie pójdę. Dostajemy możliwość zwiedzania. Zwiedzać możemy jedynie w tak zwanym wolnym czasie. Oznacza to mniej więcej to, że idziemy sobie gdzieś pochodzić. Jeżeli to zrobimy, to może się wydarzyć coś dobrego. Nie jest powiedziane, że coś złego. Kolejny free time. Teoretycznie możemy pójść zwiedzać, teoretycznie możemy pójść do koszar i pogadać z czasem albo z Rastim. Co mi się bardziej opłaca? Czy jest sens ich zwiedzać? Czy lepiej się social linkować? Dylematy. A jak już zachęcają, to mogę sobie pójść się podwiedzać. Jeszcze nie wiem, co padło, co odkryję, ale... Nie spodziewałem się, że zajdę tak daleko. A cóż to? Broszka łowcy. Piękna. Chyba ją zatrzymam. Nawet chodząc sobie można odkryć nowe rzeczy.
Może w wolnym czasie powinien tak sobie tak pochodzić, pozwiedzać. Aby się już było na czas wracać. Nawet nie pomyślał o czymś takim, że nie wiem, może znajdę właściciela tej broszki czy coś. Tylko, ej, ale fajna broszka, wezmę ją sobie. Jako, że przegapiliśmy Klausa i Rastego, to zostanę tylko Archibald. A biorąc pod uwagę, że też nie mamy innych opcji. Oczywiście mógłbym pójść dalej pozwiedzać. Czysto teoretycznie wydaje mi się, że nie musimy poza tym jednym przypadkiem z IZ w ogóle się bondować z innymi. Więc jeżeli by nam bardzo zależało, to mogliśmy cały czas podchodzić i zwiedzać. Ale czy chcę? Gdzieś ostatnio czytałem w ogóle jakąś dziwną historię o tym, że jeżeli w Personie 3 się nie nawiąże żadnego nieobowiązkowego social linka, to podczas ostatniej walki gra się jakoś strasznie wysypuje. Ale nie wiem, ile jest w tym prawdy. Prawdopodobnie zero, bo nie znalazłem innych źródeł poza jednym losowym komentarzem, który zapisał. Aczkolwiek nie powiem, byłoby to całkiem ciekawe. Wiem, że na pewno jest ten śmieszny skip, że można pominąć ostatniego bossa, jeżeli się bardzo intensywnie tanakuje w odpowiednim dniu. Ale to jest raczej inna historia. Ale chyba bardziej, co zamierzasz zrobić z tymi narzędziami? O, Arto. Masz świetne wyższe czasu. Chodź ze mną. Oho. Okropne. Te broni są w strasznym stanie. Miecze znalazły sobie, że niczym jego krew. Te ostrze stają się tępe w tym iga. Archibaldzie, co to za bronie? Serskim obowiązkiem jest otrzymywanie swoich broni w dobrym stanie. Ale to nie zawsze musi zajmować też bronią innych. A co z twoją? Czy nie jest nią najciężej się zająć? Zawsze jest w jak najlepszym stanie, więc jestem gotów na wszelkie rodzaje różne przypadki. Jednakże ledwie jedna dobrze utrzymana broń zdecydowanie nie wystarczy. Ha. Potrzebujemy silnej, zorganizowanej armii, aby rządzić tym wielkim królestwem. Dlatego też kluczowe jest, aby każda broń, którą posiadamy, była w jak najlepszym stanie. Ten obowiązek spoczywa na rodzinie Archibaldów. Obrońców tej krainy. Czy ty nie jesteś rycerzem wyższej klasy? Wiesz, to dla ciebie ważne, ale nie możesz kazać komuś innemu to zrobić? No dobrze, Arto. Wiesz, co to za broń? Wygląda trochę jak zwyczajny miecz, tylko odrobinę tak krzywione. Masz ciekawości, czy Falx to jest istniejąca rzecz? To jest istniejąca rzecz. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Falx to jest ogólnie zakrzywione ostrze używane przez Thracian i Dacian, z tego co widzę. A dokładnie rzecz mówiąc, to Traków i Daków. Bo polska języka trudna języka, jak wszyscy wiemy. Były one głównie używane przez mniejszości na zachodzie. Ostra strona jest zupełnie odwrotna w porównaniu do której można by się spodziewać. Wie, serio. Gdybyś tego nie powiedział, to pociął sobie rękę. Ten duży miecz Zambat używany jest w walce przeciwko opancerzonej kawalerii. Osłab go, Arto. Okej. Okay. Jest dla mnie za ciężki. Ja wam kurwa dam imperialne jednostki. Dlaczego używają imperialnych jednostek? Najgorzej.
Ale tak plus minus to będzie ten, to będzie jakieś 18 kilo. Zabawa to waży ponad 18 kilo, to bardziej młot aniżeli miecz. No nie powiem, wymachiwanie 18 kilogramami, tak całkiem solidnie. Jego głównym celem jest miażdżenie, przez co konieczne jest, aby ostrze pozostało proste. O, nie wiedziałem, że bronie są tak skomplikowane. Oczywiście, że tak. Bez odpowiedniej wiedzy nie jesteś w stanie się nimi odpowiednio zajmować. Rozumiem, dlatego nikt inny nie może się tym zajmować. Pierwsza głowa rodziny Archibaldów zaczynał jako zwykły kowal w wiosce. Spodobał się jednak królowi Karlowi i w wyniku tego otrzymał tytuł szlachecki. W podziękowaniu za to moja rodzina zajmowała się zbrojownią od pokoleń. Nie wiedziałem, że twoja rodzina ma tak bogatą historię. Dobrze, to w takim razie chciałbym ci pomóc. Co? Tak chciałem dowiedzieć trochę więcej o Benie. Powinienem, jeżeli mam zamiar współpracować z rycerzami, czy nie? Tak, z pewnością by się to przydało. Chwilę wcześniej Archibald. Nie, nie mogę tego zostawić nikomu innemu, moja rodzina. Ostatnio miałem tyle roboty, że planie zeszły trochę na boczny plan. Ustawione więc. Rycerze będą chcieli do mnie, Alto. Bardzo się cieszę, że będą chcieli uczyć. Oj, daj spokój, zawstydzasz mnie. Tak myślałem, ma swój potencjał. Dobrze było go zatrzymać. Ha? Dobrze więc. Alto, przygotuj swe serce i weź osełkę. Przekażę ci wszelką wiedzę, jaką posiadam o tej zbrojowni. Ha? Wszelką to może lekka przesada. Rycerz nie może cofać swego słowa. Nie wyjdziesz stąd, póki nie nauczysz się wszystkiego. Nasza misja? Jaka misja? To nie jest tak, że chciałem wychodzić ze zbrojowni przez najbliższe 3 miesiące. Zacznijmy od drugiego miecza, potem szabla, potem estok. Prawdziwa skarbnica wiedzy. Poczujesz się naprawdę spełniony. Chyba odrobinę się zapędziłem. Już rozumiem, czemu tylko on się tym zajmuje. I już absolutnie żałuję tego, co zrobiłem. Ale chyba nauczy się Vitality. Co sprawia, że dostaje mnie obrażenia, kiedy jego hapeki są niskie. A skrytka support, czyli pewnie sojusznicy wokół mają większy szans na kryta. Jop, doskonale. Póki co zdaje się, że gra nam implikuje, że niegłupim pomysłem byłoby trzymanie swoich postaci w miarę blisko siebie przez te supportowe umiejętności. Pora ruszać. Czy wszyscy są gotowi? To jest. Jestem gotowa. Wyśmienicie. Dajcie mi znać, kiedy będziemy mogli wyruszać. A kiedy mam mission time, to nasze możliwości są ograniczone do zakupów tak naprawdę. Wyruszenia, żeby zapisać, albo wyruszenia w drogę. Biorąc pod uwagę, że nie zrobiliśmy aż tyle, to niedobrze możemy teraz wziąć jej i wyjść. Okazuje nam się nowa droga do miejsca, do którego mieliśmy się udać. Wiedźmy sobie dla nas główny priorytet. Jest ich parę, Regnant. Jeszcze, że potrzebujesz potrenować, to najlepiej będzie walczyć potworami. Tak jest. Lokacje, w których znajdują się ikony potworów, wskazują na istnienie darmowych misji.
podczas których nie upływa czas. Jeżeli potrzebujemy podbić swój poziom, to najlepiej jest taki się udać. Tak akurat widzimy, że mamy jedną. Czy jest jakiś wskazany poziom? Nie. Czy chcemy się robić optymalne misje? Jeżeli będzie potrzeba, to tak, jeżeli nie, to nie. Dlatego na razie udam się do wejścia do południowej doliny. Przykład dostajemy od razu komunikat, czy po wejściu gdzieś wydarzy się jakaś walka, czy nie wydarzy się jakaś walka. Co jest o tyle fajne, że powiedzmy dowiadujemy się tego zawczasu i wejść, jak możemy zapisać. A jeżeli nie, no to raczej nie mamy potrzeby. Ósemka też miała, tylko mam wrażenie, że w ósemce to było takie bardziej, powiedzmy, że był. Aż chwilę, w ósemce. Czy w ósemce te walki się pojawiały na drogach, czy. Nie no, one chyba były na drogach w ósemce. Czy mi się już miesza z Awakeningiem? Bo wiem, że ósemka miała też tą nieszczęsną wieżę, w której można było grindować do ósemnej śmierci. Ale są na drogach. No, czyli powiedzmy, mogły cię blokować, nie takich tutaj, tak? O to mi chodziło głównie. A jest wtedy spodniowa doina. Jest słonecznie, wywieje przyjemny wiatr. Patrzcie tutaj, aż pachnie inaczej. To zapach oceanu, Lizet. Wieją tutaj oceaniczne wiatry. Południowa Dolina znana jest też jako kraina wiatru. W pobliżu brzegu znajduje się wiele miast portowych. Statki z całego świata tutaj spływają. Jest to prawdziwa Mekka dla marynarzy. Słone powietrze potrafi sprawić, że twoje nie zawieją, więc pamiętaj, żeby ich pilnować. Oczywiście. I mean, akurat Lizet chyba najmniej powinna się przejmować, biorąc pod uwagę, że korzysta z jakichś drewnianych klasek, ale co ja się znam. W porządku, szajmy do portu Noir. Daleko nie mamy. Może tutaj pojedę na coś więcej o wiedźmie? Piętrowe miasto. O rany, ale szczywe miasto. O, spójrz, na pasa jest... O Boże, namiot cyrkowy, tylko nie cyrki. Nie wiem... Jakiej gry byście mi nie wskazali, to mam wrażenie, że cyrk mi się będzie z nią źle kojarzył. Battle Network 6, o mój Boże. Nie bez powodu nazywamy czasem Circusmana Tentape Manem. A jest to... Cyrk Wejsa to... Uznam, że tego nie było. Naprawdę dużo się dzieje jak na takie odległe miasto. Jeszcze parę lat temu było kompletnie zapydziałe. Chyba czas pozbierać informacje. Udajmy się do ratusza. Najpierw porozmawiamy z burmistrzem. To jest dowódca. Co się tu dzieje? O rany. Klasik. Okej, tego akurat nie kojarzę. Albo przynajmniej wypadłem sobie to tak mocno z głowy, że nie kojarzę. Aczkolwiek w tym przypadku raczej to pierwsze. Ludzie machują pikami banknotów. W tym sklepiku kupuję, sprzedają naprawdę takie rzeczy. To co widzicie nazywa się aukcją. Aukcją? Na aukcji ludzie sprzedają swoje towary temu, kto zaoferuje najwięcej. Znaczy jest tam tona syfu, ale czasami uda się trafić na prawdziwą okazję. A sam zobaczę co jak. Teraz jesteśmy w trakcie misji. Oj, daj spokój. Zawsze można podpytać ludzi w tłumie, co i jak. Ale...
Podaję 1000 za to wazę. Co? Ja daję 2000. 2000 złota za ten syf? I widać, kto przyszedł z wioski. Ty wiesz, że za taką bazę daliby stolicy? Jak na kogoś to wygląda, wygląda. Masz niezłe oko do cennej rzeczy. Minus Q2 delta X. What? Cześć, samuraju. Czy chcę pytać? X delta? Dobra i zła wiadomość. To się nigdy nie kończy dobrze. Zła kol z analizy 3 chujowo poszedł. Jeżeli dobrze pamiętam, twoja analiza 3 to moja analiza 2, więc absolutnie się nie dziwię. Ty przyznał, że przesadził z zdaniami. Czy jakoś się to ma do tego, że powiedzmy wasze prace będą lepiej oceniane albo... Nie wiem, Kolos będzie mniej się liczył do całkowitej oceny, czy coś? Czy po prostu następnym razem będzie lepiej, a teraz wszyscy ujebali? A kim ty jesteś, dzieciaku? Nazywa się Ewan i nie jestem dzieciakiem. No nie wiem, jak patrzę na kogoś takiego jak ty, to biedne sobie przychodzi do głowy, to dzieciak. O, widzę, że serze Regnant naprawdę zasługują na swoją reputację. Coś ty powiedział? A patrz, kolejny przedmiot idzie na aukcję. Znaczy też uwzględnię w ocenie. Przynajmniej o tyle dobrze, tak? Następnym przedmiotem na aukcji jest bardzo rzadka niebieska perła. Wyhodowana w małżu wiatrowej. Oj, to prawdziwy skarb. Jest warty znacznie więcej niż ta waza. Zaczynamy od 3000 złota. Kto da więcej? 5000. Wadywałeś 5000? My nawet tyle nie mamy. Chyba, że ty masz tyle w swojej kieszeni. Patrz i się ucz. Zarobię niemałą fortunę. 5000, kto da 5,5? Ja daję 5,5 tysiąca. Oj, dzieciaku. Zero cię gdzieś nie zapisało. O, spokojnie, nie martw się, dziadku. Nie nauczyli cię, żeby przenować starszych? 6 tysięcy! 6,5 tysiąca! Ty mały... Będziesz się kłócić z dzieciakiem? I ty nazywasz się rycerzem? Dzieci, kobiety, a kogo to? Jeżeli chcę walczyć, to będę walczyć. Wow. Ej, ale przynajmniej trzeba mu oddać. Równouprawnienie. 10 tysięcy! 10 tysięcy? Chcesz jeszcze? Może ty, młodzieńcze? Jako sprzedaje się za góra 9 tysięcy. Za cholerę, nie dam 10. Ja już nie dam więcej. Co? Ups. Słuchaj, dziadku, jeżeli uważasz, że ta perła jest warta 10 tysięcy złota, chyba jesteś naprawdę szczęśliwy, prawda? W końcu masz tak dobre oko, czy nie? Ty gnojku. Specjalnie podbijałeś pracę. Tak, pracę. What the fuck, ja? Cenę. A ty dałeś się złapać jak skończony frajer. A ta waza to też była podoba. Zanim będziesz uczestniczył w kolejnych aukcjach, to lepiej trochę ogarnij temat. Pewnie jeszcze się zobaczymy.
Rusty. Do jara ippon torareta yō da na. Rusty pojechał z tobą jak po łysej kobyle. No jaro. Ten mały gnojek. Taichō, kane kashite kure. Znowu, co pożysz mi to w kasy? Jasne, jasne. No zapłać mi na to potem. Dzięki, dowódco. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nie ma za co dziękować, Rusty. Podnoszę ci to z wypłaty. Z pewną nawiązką, oczywiście. Zmarnowaliśmy wystarczająco czasu. Ruszajmy do ratusza. Ej, spójrzcie, to ten na pewno dobry burmistrz, który ma typowo bardzo przyjazny wygląd. Rycerz Regnant, pojadasz? Ta jest. Nie wiem, że się miło, ale... Czy masz coś, co może poświadczyć o tym? Mamy to. To królewska foka? Tak, foka. To było zamierzone akurat, spokojnie. Królewska pieczęć. Przepraszam za swoją wstrzemięźliwość. Nazywam się Bonanza, jestem burmistrzem tego miasta. Poproszę mieszkańców miasta, by przywitali was dobrze w porcie Noir. Nie trzeba. Jesteśmy na tajnej misji, więc przejdę teraz do rzeczy. Tajnej misji? To bardzo spokojne miasto. Niech to nie robi problemów. Chodzą plotki, że mieszka tutaj pewna wiedźma, czy to prawda? Wiedźma? No, więc to prawda. Oczywiście, że tak. To miasto niezwykle ucierpiało z rąk tej okropnej wiedźmy wiatru. Czy to prawda jest też taka zła? A nawet jeszcze gorsza. Naprawdę, równie dobrze moglibyśmy tutaj mieć Hildę przez to, co ona zrobiła. Rozwaliła domy, szerzy choróbska i w dodatku poruszyła morze swoim wiatrem. Statki handlowe nie były w stanie dopłynąć do portu. Nasza ekonomia była w straszliwym stanie. To okropne. A miał to, twoje miasto wciąż ma się dobrze. Cóż, nie chcę się przechwalać, ale nasz sukces zawdzięczamy wyłącznie mojej osobie. Wygnałem w tą okropną wiedźmę wiatru. Ale wyśmienicie, to pomaga naszym planom. Wygnałeś ją? Wiele mieszkańców miasta chciało, aby została stracona. Palenie wiedźm na stosie. Kiedy ostatni raz to się źle skończyło? Nie toleruję przestępstw, ale tego nie mogłem zrobić. To wciąż dziewczyna. Nie jestem aż tak okrutny. Po tym wygnaniu współpracowaliśmy z mieszkańcami, aby odbudować naszą ekonomię. To bardzo zdumiewające. Gdzie możemy teraz znaleźć te wiedźmy? Tego nie wiem. Odkąd została wygnana? Nie widziałem jej. Mam nadzieję, że nie robi nikomu problemu i że jest jej gdzieś po cichu. Dziękuję pani burmistrzu, bardzo utrudniłam pan robotę. Zdaje się prawdą, że wiedźma mieszka w tym mieście, ale nie mam zielonego pojęcia gdzie. W dodatku nie brzmi jak bardzo przyjemna osoba. Zła kobieta, która
jest godna w bycia odpowiednikiem Hildy. Zabije z niej skwarki. Nie no, z tego co nam mówią, no to jeżeli jakaś wiedźma, powiedzmy, odejdzie z tych czy innych przyczyn, to gdzieś pojawia się inna, tak? Więc... utrudniłoby to nam o tyle, że też byśmy nie wiedzieli, gdzie jest. Albo w najgorszym przypadku okazałoby się, że ma parę miesięcy. Ale chyba aż tak źle by nie było. A naprawdę zastanawiam się, czy robi aż tak okropne rzeczy, jak oni mówią. A, wiedźmy są, nie wiem, znane, gdzie by nie poszły. Powiedziała wiedźma. Lizet. A, przepraszam. O, ten chłopak wcześniej. Ten gnojek. Ej, dziadku z dobrym okiem. Kupię od ciebie tą niebieską perłę za 10 tysięcy. Co na to? Dzieciaku. Żałuję, że jej nie kupię, co? Słuchaj, warta 9 tysięcy, jakbyś na to nie patrzył. Jeżeli potrzebujesz dowód, idź do jakiegoś sklepu i niech ci pojedą. Więc czemu chcesz ją ode mnie kupić? To jest bardzo dobre pytanie. Rusty, uspokój się i rozważ tą sytuację trochę spokojniej. Co masz na myśli? Ta niebieska perła była własnością tego kupca. To w istocie on zarządzał tą aukcją. Dokładnie, nie spodziewałem się niczego innego po tobie, dowódcy Klausie. Zdobycie pańskiego znaje to zaszczyt, panie Ewan. Dowódco? Zna go pan? Ewan. A, wszystko jasne. A? Ewan Inc. To firma kupiecka, która ma siedziby w najdalszych zakątkach królestwa. Nie słyszałeś o nich? Nie, bo jestem z wioski, gdzie nic nie ma. Przepraszam. Ewan Inc. Czasem przybywał do nas podróżujący kupiec do naszej wioski. Czy to... Dziękuję za zakup u mnie. To prezes, który stworzył największy dom kupiecki w Regnant w zaledwie 3 lata. Nie spodziewaliście się, że będę zwykłym ciakiem, co? Nie, ale biorąc pod uwagę poprzednie aukcje, to prawda stała się jasna dość szybko. Tylko Rusty sobie nie zdał z tego sprawy. Dobra, nie oszukujmy się, tylko Klaus sobie zdał z tego sprawy. A dla ciebie był to zbyt trudny przeciwnik, Rusty. Nie jesteś w stanie wygrać z ekspertem w tej dziedzinie. Więc tańczyłem tak, jak on mi zagrał. Mam nadzieję, że nauczyło cię to, żeby nie oceniać książki po okładce, co? Jesteś taki mały. Wow! Czemu wszyscy od razu przychodzą do Inyektyw? Jeszcze do osna, okej? Okay? Inteligencja nie zależy ani od wieku, ani od wzrostu. Można by pewnie z tym polemizować. A tak... Weźmy na przykład to za panem niebieską perłę. Jeżeli zajmiemy się tą skazą w odpowiedni sposób i wartość odrobinę zacznie. Wartość wszystkiego, tak ludzi, jak i rzeczy, zależy od ekonomii. Ekonomia rządzi światem. W pieniądzach leży moc Boga. Wow. Kapitalizm? Czy to ty? W moim JRPG-u? Rozumiesz? Kolejne, kiedy dostał bąka. Albo i tym razem nie bąka. Co ty robisz? Nie ciągnij za mój ogon. Ogon? Przepraszam. Zresztą taki
sprytem, więc myślałem, że jesteś lisem w ukryciu. To niemiłe. Jestem zwykłym człowiekiem. I mój płaszcz poszedł się. Czemu się z nami kontaktujesz i to w taki strasznie okrężny sposób? Nie wiedziałem, czy wszyscy będziecie się tacy tępi, więc stwierdziłem, że was sprawdzę. Zresztą miało mnie trochę, że wiesz znacznie więcej niż wskazywało na to moje pierwsze śledztwo, Rusty. Skąd ta twoja arogancja? Ale najbardziej zdumiał mnie dostać 9 regimentu. Ciesz się, że się rozumiemy. To dla mnie zaszczyt. I co sądzisz o tym mieście? Jak na takie portowe miasteczko jest zbyt dobrze prosperujące. Z pewnością też to zauważyłeś. Oczywiście. Jakie statki nie są w stanie sumować w tym porcie? Nie ma też tutaj żadnych specjalnych towarów ani atrakcji turystycznych. Więc jak niby takie miasteczko nagle tak mocno się wzbogaciło w tak krótkim czasie? Co chcesz przez to powiedzieć? To mnie to ciekawi. Ciekawość kupcasz coś. W tym mieście jesteśmy osobami z zewnątrz. Może podzielimy się informacjami? Tak, to świetny pomysł. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jako kupiec pewnie będzie miał dużo więcej informacji niż my. Dziękuję. Jestem kupcem, więc nawet te informacje są dla mnie towarem w mianę. Zapoznaję się, przekażę wam trochę informacji. Udajcie się na wiatrowe wzgórze na północ stąd. Może uda się czegoś tam dowiedzieć. Wiatrowe wzgórze? Ja już będę leciał. Mam nadzieję, że następnym razem będziecie mieli dla mnie coś dobrego. Coś czuję, że to będą brokułowe wzgórze. Ach, te dzieciaki. Jak to tak mało osób, nie powinienem tak mówić. Można im polegać, jest odpowiedzialny. Nie to, co niektórzy inni. Odpowiedzialny? Sassy. Nie wiem czemu, jak słyszę sassy, to zawsze mam susy w głowie. To widzę, że się rozumiemy. Chyba bardziej pyskaty. Zabijmy dowódcę. Informacje z Awning powinny być prawdziwe, więc sprawdźmy, co się dzieje na wiatrowie w górze. Ami, co złego może się stać? Jedyne, co widzę, to czerwoną kropkę. Sugerowany poziom 5, co chyba odpowiada tam, co my mamy, więc nie powinno być źle. Czy ja mogę w ogóle z tego poziomu zapisywać? Nope, musiałbym wrócić do miasta. Trochę irytujące, ale jestem w stanie to przyjąć. Nie, no przecież nie potrzebuję zapisywać. To nie jest tak, że mogę skapczyć tą misję, prawda? Dokładnie dlatego wracam. Mam szacunek do samego siebie. Zwłaszcza, że z tego co pamiętam, te misje, które tutaj jest, to ma ona jakieś takie bardzo specyficzne warunki, które niekoniecznie łatwo się spełnia. Silny wiatr, suchy. Zupełnie inny niż ocenić nadryza w mieście. Nie są nie tutaj nic dziwnego, gdzie się nie spojrzy tylko pola. Jeśli już ten projekt próbował nas oszukać? Niedługo się dowiemy. Wyjedźmy tę cefę. To jest. Idę, wyczuwasz coś? Zresztą myśli. Jesteś wiedźmą, czy... Nie wiem, nie czujesz...
nie jesteś w stanie wywęszyć innych wieźm? Słuchaj, nie jestem psem, okej? Okay? Nie mogę po prostu... A! Co za dźwięk? Ten drań, to pułapka! Do broni! Welp? Wilczury. I wróżki z łukami. Czemu z łukami akurat? A, to tylko potwory. Nie, to... Chowańce, kontrolowane przez wiedźmę. Nadchodzą. Oh no. Dobra, najważniejsze pytanie. Jakie są warunki misji? Wszyscy muszą być wystawieni. O, cele. Pokonaj przeciwników, Alto nie może zostać pokonany. Specjalne warunki. Wszyscy muszą przeżyć i Lizet nie może dostać w ogóle obrażeń. Oh, baby! Żyć nie umierać, kurwa. Ten ostatni warunek czujesz, że będzie wkurwiający. Zwłaszcza, że te wróżki mają łuki, co nigdy się dobrze nie kończy. Toś jest więc rocznicy. Macie ostrożni. Niektóre ataki przeciwników potrafią nakładać się efekty stresowe na członków drużyny. A po jakimś czasie one znikną. Przy tym cały czas takie jak Kirdop mogą je na takim wyleczyć. Weźmijcie. Trujące wilki tutaj dokładnie to, czego potrzebowałem. Teraz ważne pytanie. Czy to była jedna z tych gier, gdzie można było sprawdzać zasięg przeciwników, czy nie? Oczywiście, że nie. Fuck! W sensie trzeba było ręcznie chyba sprawdzać. Jeżeli dobrze myślę. Że nie było na to specjalnie przycisku, bo sporo gier to ma jednak, że można sobie ten, że można sobie wybrać jako tako, że pokazuje tak jakby siatkę. Ale to ewidentnie nie jest jedna z tych gier. A wszyscy za Archibaldem. Klaus i Archibald mają umiejętność z strażnikiem. Przeciwnicy nie mogą poruszać się przez kratki, które są blokowane tak jakby przez te jednostki. Więc dajmy na to, jeżeli byśmy ustawili Archibalda... No, tak naprawdę, tak żeby nie skłamać. W tej chwili przeciwnicy w ogóle nie mogą przejść do nas tak czysto teoretycznie. Bo Klaus będzie ich blokował od tej strony. Więc Archibald nawet nie jest jako tako sensu stricte potrzebny. Przy czym, no z tego, że i tak raczej będę chciał podejść do przodu, to się wydaje rozsądniejsze. Zróbmy tak na razie. Bo i tak wiem, że na pewno będę chciał oszczędzać Lizet, przez co... przez co Lizet będzie musiała być dość mocno z tyłu. Zróbmy tak. Lizet niech odejdzie w prawo, tak jak to tylko możliwe. Żeby wróżki jej przypadkiem nie dopadły. Nie, tu tylko jeszcze jedną kratkę. O. I można się bawić. Dobra, teraz pytanie, jak stoimy z zasięgami? Ty masz zasięg, żeby zaatakować. Czy mogę jeszcze bardziej oddać? Chyba nie. Nope. To jest maksymalnie ile mogę. Bo niestety nie do końca widzę zasięg w tej chwili, to jest najgorsze.
A tak się boję, powiedzmy, wybiegać tutaj. Spróbujmy tak może. Wydaje mi się, że tak powinno być w miarę bezpiecznie. Pytanie, czy wróżki... Nie. Wróżki na razie mnie zostawiają. Rusty, jeżeli teraz wbiegnie, to dostanie paroma atakami na pysk, co jest dość niebezpieczne. A chyba zasięgu nie będzie tyle miał, co? Nie. Myślałem, że może da, ale zasięgu jednak nie ma wystarczająco, więc... Przejdź tutaj na razie. Wróżki jeszcze mnie zostawiają. Czy poison wszedł? Nie. Tak, tak. Najgorsze jest to, że ostatnio dość sporo grałem w Triangle Strategy, przez co teraz będę musiał się pozbyć sporej ilości nawyków, które tam miałem. Bo to jednak też jako taki taktyczny RPG był i część rzeczy może się wydać, powiedzmy, identyczna albo podobna, tak? A jednocześnie wiem, że to nie jest do końca to, co powinien tutaj robić jak taka. Dobra. Klaus nie dostaje jakoś super dużo ekspa niestety i w sumie nie, niech on tutaj zostanie, żeby Archibald sobie mógł podejść na przód. Co i teraz zrobię to jeszcze inaczej? No tak zrobię. 19, trochę mało, ale przeboleję. Najgorsze jest to, że ci moi główni rycerze, powiedzmy, mają dość sporo ten. Dość sporo już. Ekspa bitego, więc tych walk, które tu mamy, nie dostają specjalnie dużo. Na pewno Lizet dostaje znacznie więcej. Wróżki już powoli do nas lecą. Ej, nice. To poszło lepiej niż myślałem. Dobra, co mogę stąd zrobić? Spróbuję tutaj przejść na razie. Rzucać nie mogę, bo nie mam zasięgu. Jednocześnie nie chciałbym, żeby Rusty dostawał ekspa za te walki aż tak bardzo. Prawda, teraz wróżki mogą nas trochę rozstrzelać, ale to nie jest nic strasznego. Jedyny problem jest taki, że wilki nas będą coś na potęgę. A, bo i nie na potęgę. Bup. Czy ty masz coś do zajmowania? Nie, ale masz leczenie. To weź siebie wylecz. Jedno ważne pytanie. Bo jest jedna rzecz, która mnie w tej chwili niepokoi. Która wróżka będzie miała turę? Ta, okej. Okay. Po prostu zastanawiam się, jaka jest szansa, że któraś z tych wróżek będzie miała turę na tą, na... Czy mogę zobaczyć po prostu ich zasięg? Okej, okay, ona ma zasięg, a ona też ma zasięg. To niedobrze. To bardzo niedobrze. Bo... Ta jedna wróżka ma zasięg na Lizet i ona się będzie ruszać przed nią, więc istnieje niezła szansa, że muszę zrobić coś głupiego w tej chwili. Jarka. A ile zada knife'ą? Raczej... No mniej, niestety.
Więc nie. Po prostu już z tobą. Zobaczmy, czy mi się w ogóle uda zabić jak tego. Podejrzewam, że może być z tym problem, ale to zaraz zobaczymy. Ale raz nie musi obelwie. Ale wszystko zaplanowane. Knockback attack to one enemy. Knockback mnie tutaj nie interesuje za bardzo, to jest ten problem. Nie wiem, czy tak nie zejść po prostu, żeby tamta wróżka nie miała jak przejść. Bo wydaje mi się, że tak zadziała. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo teraz tak, ty nie będziesz mógł zabić raczej. A też nawet jeżeli to jesteś blokowany. Chyba, że stąd. Nie, też jest blokowany. Fuck me sideways. Czyli po prostu muszę kogoś zabić. Kolega z tych kilków najpierw jego po prostu. 77%, to niepokojące. Może tak po prostu. Większa szansa na trafienie jest od boku, dlatego atakuję z tej strony. Nie chcę ryzykować ich losowych misów. Wolf Meat Kill Drop, dużo expa, ale trochę też nie aż tyle, ile bym chciał. Mam nadzieję, że to nie oznacza, że Alto umrze. Okej, nie umrze, bo... Archibald jest rzeczą. O i przy okazji ten. Przy okazji... Nie rzuciliśmy na liter, więc jest okej. Przy czym jednocześnie... która wróżka teraz będzie miała turę? Ona. I ty masz ile zasięgu? Dużo. Więc jeżeli teraz Lizard się ruszy... A. Właśnie odchodzi, że ja nie za bardzo mogę ruszać Lizard przez to, że... Jeżeli się ruszy, to nie zdążę zejść po pozostałych wróżek, tak naprawdę. A jednocześnie pozostałe wróżki mogą mieć na mnie zasięg. Tutaj nie do końca widzę, szczerze mówiąc, dokąd ona ma zasięg. Bo to trochę wygląda, jakby miała na mnie zasięg, to mnie niepokoi trochę. A niestety zoomować mogę już tylko bardziej. Zrobię opcję najbezpieczniejszą, jaka tylko istnieje. Więc ucieknę. I tak nie chciałem, żeby Lizard dostała OXP. Ale to w końcu umrze. W takim tempie. Albo i nie, bo na to nie pozwolę. Ha, ha, ha. Ale to żyj. Wyobraź sobie, że to SMT, kto jest z tych starych i nie trafiam healem. To byłoby okropne. Dobra, czy to ją zabiję? Nie będę o tym rozmawiał. Znaczy wiem, że revive mógł nie trafić. Tyle pamiętam tak na 100%. Hile wydaje mi się, że trafiały. Ale revive jestem na 100% pewien, że mógł spudłować. Nie, to aż ten defender schodzi dzisiaj. Nie zabiję, co? 19, a z killem? Nie ma manę z killa. Nice. Znaczy nie nice, ale... Przynajmniej muzyka fajnego. Dobra. Tej wróżki nie zabiję, tą wróżkę zabiję.
Jeżeli trafię. Trafił. Absolutny szalenie wziął i to zrobił. Dobra, gdzie mogę bezpiecznie podejść? Według niej tutaj i według niej też jakoś tu mniej więcej. A według tego wilka tu. Czyli wydaje mi się, że mogę podejść na to dominę gdzieś. Może nie tu, ale tu chyba? Przysięgam, jeżeli tutaj coś mi trafi, to będzie rage quit. Trójkątna strategia byłaby odpalana. Tylko po to, żeby potem mówić, że omyk, ale taka jest trudna, chuj dur. Brzmi jak dopełnić na streamy. Trochę tak. Z drugiej strony na chwilę obecną nie mam gdzie jej wcisnąć. Nawet jeżeli bym chciał. A z trzeciej strony jestem bardzo na świeżo. Więc to też stanowi problem. Zwłaszcza, że nie oszukujmy się, nie jest to też krótka gra, tak? Pamiętajcie, że nie. Okej, nie, to będzie nic niemądrego. Siódemka. Ma dużo HP, radę. Jak ten zasięg? Tutaj. Czyli ma swój zasięg generalnie. Jej raczej nie zabije tak szybko, więc ty zostajesz tu, gdzie stoisz. Przykro mi, że nie dostajesz expa, ale inaczej się nie da dzisiaj. A gdyby tak po prostu przestać atakować Archibaldem? I z półką, żeby tylko Alto dostawał expa. Dostałem Arc Slash. Co robi Arc Slash? Pojedźcie we mnie, proszę. Arc Slash. Wydaje mi się, że działa po prostu tak, że działa na trzy pola przed nami, ale to musiałbym rzeczywiście zobaczyć to w akcji. Oh boy. To ucieka. Au. Na szczęście level upy mnie leczą, więc. Okej, okay. Ile masz zasięgu, ty mała kurwa? Dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i potem raz, dwa, trzy. Dobra, nie wmulicie mi, że tutaj jestem zagrożony. Nie dam sobie wmulić, że... Powiem więcej, nie dam sobie wmulić, że tutaj jestem zagrożony. A jeżeli będę tutaj, że będzie intensywny rage robiony? Nie no, przeszkadza mi najbardziej to, że nie mogę dalej mapy oddalić, bardziej niż cokolwiek innego, szczerze mówiąc. Okej, poison zniknął. Nie można obrócić. Właśnie mogę nią poruszać jako tako. Bo zastanawiam się, którym jeszcze mógłbym potencjalnie coś robić jako tako. To jest ten, to jest D-pad, to jest jeden analog, to jest drugi analog. L-ka, R-ka, druga L-ka, druga R-ka. Więcej przycisku chyba nie ma. To jest pod systemem. To jest... Znaczy, to jest pod startem selectem. Na pewno przynajmniej po części jestem kompletnie rozpieszczony Fire Emblemami, które dają mi tak jakby zasięg przycisków w formie tych kratek, tak? To tutaj to na pewno zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest coś, na co powinienem jakoś regularnie liczyć, że będzie dawane, tak? Ale i tak jednak trochę...
No jest to przydatne, no. Ez? Nie wiem, czemu kojarzyłem, że ta misja mogła być trudna. Venomorb, Healing Herb, Healing Mist, Venom Kukuri i Toffling. Z czego Healing Mist to jest obszarowe leczenie. Venom Kukuri to rękę ma szansę na rzucenie Poisona i... Wygląda... Sobie pytanie, czy to jest miecz dla Alto, czy miecz dla Restiego? To w tym zwiększa HP o 20, co biorąc pod uwagę, że teraz Alto ma jakieś 50, to ale jakieś ładne... z 30%, jak nie lepiej. Grupa chowańców nie wystarczy, by pokonać 9 regiment. Przepraszam, to moja wina, bo dasz się złapać tę pułapkę i... nie gadaj głupot. Ktokolwiek chciał ustalić pułapkę na damę jest prawdziwym tchórzem. Gdzie jest ich pan? Pani raczej, skoro mówisz, że to wiedźma. No pytanie, pewnie ogona gdzieś daleka. Zdaje się, że jednak nie będzie tak łatwo znaleźć wiedźmy wiatru. Pułapki, chowańce. O, upierdlistwo. Drugiej strony, nie może być daleko od swoich chowańców. Myślisz, że ten cały Ewan jest w zmowie z tą wiedźmą wiatru? Nie byłabym tego pewna, ale na pewno coś wie. Będzie jak szukanie wiatru w polu. Good one. W każdym razie, wracajmy do stolicy i przygotujmy się na jutro. Jeśli szukamy dokładnie to miejsce, to na pewno ją znajdziemy. I tyle było z całego naszego ciężkiego dnia misji. Nasze poszukiwania spełzły na niczym. Free time! Jeżeli dobrze kojarzę, to Destiny Clock pokazuje nam mniej więcej ile czasu zajmie nam cały chapter, jeżeli chodzi o misje, nie misje i tak dalej. Więc na logikę będziemy mieli jeszcze dwa free time i trzy takie misjowe dni. Ale to jesteś tam? Tak, co jest? Mam dla ciebie wiadomość od dowódcy. Też czas nie będziemy mogli odnaleźć się ze sobą, więc... mamy trochę wolnego czasu, dopóki nas nie wezwie. Oj, dzięki. Nie ma sprawy, na razie. Ej, przynajmniej daję wmówkę, dlaczego mamy wolny czas. Uff, jak zwykle wiele tu ludzi. Ciężko się przyzwyczaić. Najgorzej, przez tłumy chodzić. Z kim mogę spędzić swój wolny czas? Proponuję sam ze sobą. O, coś to Alto. Masz świetne wreszcie czasu. Chodź ze mną. Okej. Okay. Dzięki Morgana. I tak nie chciałem mieć wyboru. Tawerna Czerwony Niedźwiedź. Witam! Hej, Kajaj. Kasi, co jest? Dzisiaj sam lecisz? Co to za miejsce? Pierwszy raz coś takiego widzę. No nie wiem, póki co to wygląda jak bar albo cokolwiek ten deseń. To Tawerna Czerwony Niedźwiedź. To miejsce, które warto zobaczyć w Lambert. Ja wezmę sobie piwo. Rusty, naprawdę będziesz pił tak wcześnie? Jak to było, nie powinno się pić piwa przed 12. Ej, ale... spójrz na to z tej strony, jeżeli siedzę całą noc, to czy to jest przed 12, czy po prostu jest po 12 poprzedniego dnia? To jest przy okazji jedna z tych moich rzeczy, o które zawsze się lubię kłócić z ludźmi. Jak tylko mija północ, to ja już mówię, że jest jutro. Jestem tą osobą, której wszyscy za to nienawidzą.
Jak ktoś mi po północy powie, że coś musi zrobić i o to, to mam takie dzisiaj? A weź spierd dalej. Oj, nie marnąć. Jesteśmy w tawernie, co? No właśnie. A dla ciebie będziesz trochę mleka, dziaku. Nazywam się Alto, nie jestem dziakiem. Ale mleko i tak dostanę. Ojoj, dzieciak ma charakterek, podoba mi się. Nazywam się Kea, czyli ten interes. Jestem wolną duszą. Za młodów podróżowałem po świecie. Skosztowałem wszelkiego rodzaju jedzenia, piłem egzotyczne drinki, zbierałem jakieś starocie. I mogłem otworzyć swoją własną tawernę. Wow. Jak będziesz miał chwilę, to możesz wpaść, Alto. Jestem nieletni, nie mogę pić. To jest jedna rzecz, która mnie zawsze trochę bawi. Bo w Japonii jako taką dość mocno się tego trzymają, że o, jak są nieletni, to nie mogą pić się jakoś na wizji i tak dalej, tak? Jednocześnie prawie zawsze pojawi się jakiś taki losowy epizod, że o nie, zjadł jedną czekoladkę z likierem. Jest kompletnie pijany, jakby wypił co najmniej pół litra. Albo, jak mogłeś się upić czymś, co nie ma alkoholu? A persona! Czekaj, co? Nie musisz pić, żeby się tutaj bawić. Dlaczego? Możesz trochę zarobić? Nie wiem, jakoś pierwsze co mi się skojarzyło, to ta akcja w klubie w na wycieczce klasowej z czwórki, gdzie wszyscy się upili bezalkoholowymi drinkami. Zarobić, czy jak niby? Mogę ci załatwić parę z tych robotek, które wieszają coś na tablicy ogłoszeń? Naprawdę wiesz, co dzieje. Jeśli jakieś zadanie cię interesuje, to pamiętaj, żeby zerknąć. Nie sensu, co? Brzmi zabawnie. Zobaczmy. Nic tylko otworzyć własną działalność gospodarczą. A potem człowiek sobie zdaje sprawę, ile musiałby płacić za otworzenie własnej działalności gospodarczej i takie, nie, już nie otworzę własnej działalności gospodarczej. Granie co rozmawiając z ludźmi, to mówią, że na chwilę obecną opłaca się gdzieś tak od 6 tysięcy, coś takiego. Więc zazwyczaj się nie opłaca efektywnie. W tawernie Czerwonego Niedźwiedzia możemy znaleźć jakieś dorywcze robótki. Przyjmując zdanie, możemy zrobić trochę pieniędzy i zdobyć inne przedmioty. Możemy tam iść tylko jak mamy wolny czas akurat. No i generalnie na tyle, na ile się orientuję, to sprawdza się to dosłownie do tego, że robimy sobie dla kogoś robotę i wraz ze wzrostem naszego doświadczenia, powiedzmy, możemy pewnie tam awansować z tym, zarabiać lepiej, może jakieś lepsze przedmioty zdobywać, coś w tym deseń, tak? Wow. Ten opis. Wow. To okej, okay, nie idę, bo nie jestem przystojny, przykro mi. Idę stąd. Ej, dobrze, że do kupienia. Fajnie, że gra, powiedzmy, informuje o tym jako tako, że są nowe rzeczy. I to kukurydzi, które wcześniej znalazłem, ewidentnie jest dla Rastiego, już nawet po ikonce widzę, więc... W sumie... Najpierw zanim cokolwiek... to wezmę... Zobaczę to Venom kukurydzi. Jest lepsze niż to, które wcześniej mieliśmy, więc... Nie ma powodu, żeby... go jako tako... nie brać. I chcę w takim razie zobaczyć, co teraz będzie lepsze. Dobra. Tam jeszcze nam odrobinę polepsza statystyki. Czemu ktoś miałby chcieć pokrywać miecz złotem? Tylko po to, żeby zabić jakąś serkę? Czaj, co?
Zbroje też będą lepsze, to się na pewno przyda. To najgorsze jest to, że nawet jeżeli przekształci się śmiałem, że po co zarabiać kasy, skoro i takiej będziemy mieli dużo, to efektywnie jest też mi na ekwipunek dla jednej postaci tylko. Gdzie teoretycznie fajniej było kupić jeszcze dla innych. Wiecie co, to jest rompa. I know, right? Dobra, ważne pytanie. Czy możemy się jeszcze linkować? Jasne, że możemy. Pogadaliśmy z Lizet. Kropka. Ej, spójrz, tada! O, to jest ciastka, które ci wcześniej dałem. Nie, to jest specjalna, limitowana edycja. Smakuje inaczej? Tak, jeśli przejrzysz się uważnie, to projekt pudełka jest odrobinę inny. Jak wszyscy wiemy, od pudełka smak się kompletnie zmienia. Jak dla mnie wygląda tak samo. Ale to limitowana edycja. Tak, i? Bong. Generalnie nie każde spotkanie z kimś sprawia, że nasz poziom więzi z tą osobą rośnie. Tak jak tutaj na przykład teraz mieliśmy tylko jeden klejnocik z dwóch, które są potrzebne. I jeżeli dobrze pamiętam, bo jako tako mówię, że dość dawno przechodziłem grę tak dłużej, to generalnie spotkania zawsze nabijają klejnociki, jeżeli nic innego nie blokuje. Co to kurka jest? Słuchaj, Hitler. Po pierwsze to cześć. Po drugie... To co w tytule streama. Zależnie od tego, jak bardzo chcesz składać propozycje, to jest to... W dużej mierze połączenie visual novelki z JRPG-iem, biorąc pod uwagę jako tako styl. Teoretycznie ludzie ci powiedzą, że to jest JRPG. Biorąc pod uwagę, ile jest dialogów i jako takiego visual-novelkowego interfejsu, to pewnie znajdzie się sporo ludzi, którzy powiedzą, że to jest po prostu visual-novelka z elementami JRPG, a nie odwrotnie. Plus odrobinę J-popu, ale to jeszcze przed nami. Jeżeli chcesz jako takie podsumowanie fabuły do tej pory, to mieszkamy w świecie, w którym piosenki są bardzo złe i niedobre, bo śpiewają je tylko wiedźmy. Do naszej wioski, w której mieszkaliśmy ja i nasza przyjaciółka z dzieciństwa, przyszła zła wiedźma zniszczenia i skrystalizowała całą wioskę, z czego doszliśmy do stolicy, gdzie powiedziano nam, żeby uratować wszystkich przed krystalizacją, musimy zebrać wszystkie wiedźmy chaosu, czyli to nie ten Sonic, wszystkie wiedźmy, żeby zaśpiewają hymn i odczynią krystalizację, którą wykonała piąta wiedźma, zła Hilda. Tak, ta sama Hilda z Fire Emblem Trzy Domy. Dokładnie ta sama, żadna inna. Ta pieśń tak naprawdę była Hilda robiąca Hilda, Hilda, Hilda. To takie bardzo abriszty i niekoniecznie w 100% poważne skrócenie obecnej fabuły. Naszą obecną misją jako tako jest szukanie wszystkich więźniów. Obecnie mamy tak zwane free-time eventy. Bo za mało rompy w tygodniu, więc oprócz jutrzejszego mamy też dzisiaj free time eventy rompowe. I spędzamy sobie czas z Klausem, naszym dowódcą. Na wszelkie pozostałe pytania chętnie odpowiem. A, dowódco Klausie. O, to zdajesz się spieszyć. Tak, idę właśnie poćwiczyć trochę szermierkę. Ćwiczyć. Naprawdę widzę to, że się starasz. A ja widzę po moim kontrolerze, że się odłącza. Nie widzę tego. Zastanawiam się, ile razy muszę sobie powiedzieć, że tak kupię nowy kontroler, zanim to zrobię. Dziś po głowie mi chodziła taka strasznie głupia myśl. Żeby kupić sobie PS5 tylko po to, żeby mieć wymówkę, żeby kupić DualSense'a do PC-ta. I za każdym razem ludzie mi mówią to samo. Czy nie mogę kupić po prostu DualSense'a? I co gorsza, ja wiem, że mają rację. Ale jednocześnie wiem, że ta PS5 na dłuższą metę mi się przyda.
O ile w tym roku, pamiętaj, w tym roku jeszcze jako tako na PS5 nie mam aż tyle gier, które chciałbym zagrać. Bo jest Intergrade FF. Na pewno nie chciałbym kupować pełnego Intergrade'a na PC, tylko po to, żeby zagrać w tego, w Episode Yuffie. I jest ten Demon's Souls remake. Czy tam remaster, jak zwał. W przyszłym roku natomiast pojawią się kolejne finale przede wszystkim, więc gdzieś tam już ta motywacja, żeby sobie kupić tę PS-kę będzie rosła. I może do tego czasu się pojawią na rynku i będzie można je kupić. Klaus, tajczo. A to co, Klausie? Jeśli masz czas, to trochę mnie przyjaźnić. Jeśli masz chwilę, to czy mógłbyś ze mną poćwiczyć? A? Że ja? Idź do Klaus, tajczo, nie. Teamase o negaj ste mi takattan des. Zawsze chciałem wejść w tą sparing. Konna koto o tajczo ni tanomu da nante. Aczkolwiek nie wiem, żołnierzom masz to trochę nie spodobać. Nie ma co się martwić. Tak musiało być. Poćwiczę z tobą. Naprawdę? Serio? Ja bym nie patrzeć, jestem odpowiedzialny za twój rozwój. Chodźmy. Mam tylko nadzieję, że ten rozwój jakoś odbije się na naszych statystykach. A nie, czekaj. Wyobrażacie sobie free time eventy, które wpływają na coś w rzeczywistej fabule? Obrzydliwe. To na pewno nie w moich JRPG-ach. Dobrze, Alto. Zacznę, kiedy chcesz. Dobrze, ruszajmy więc. Dobra, robota. Przyzwyczaiłeś się już do swojego miecza. Twoja orientacja w przestrzeni znacznie się poprawiła. Dziękuję, proszę pana. Aczkolwiek nie byłem nawet blisko, żeby cię trafić. Mają dla nich z definicji, daj mi inicjatywę w większości sytuacji. No, włócznie mają to do siebie, że mają zazwyczaj przewagę zasięgu, przez co łatwiej jest nimi kontrolować sytuację niż walcząc z zauważalnie krótszym mieczem. Dlatego twoje ruchy są przewidywalne. Musisz jeszcze poćwiczyć. Wiedziałem. Będę musiał się bardziej postarać. Nie ukrywam, jestem trochę zdumiony, że udało ci się tak szybko stosować jady sceningu. Koniecznie przypasuj się. Miecz zawsze można mieć, ciało niekoniecznie. Zawsze można wziąć topór. Zawsze można wziąć diabelski topór i się zabić. Za każdym jebanym razem. Jeżeli przeciwnik ma diabelski topór, to jest to 0% szansy. Jeżeli ty, to jakieś 95%. Tak jest, bo co, Klaus. Dziękuję. Chciałbym jednak stać się silniejszy, zarówno na ciele, jak i na umyśle. Masz wrażenie, że nie jesteś wystarczająco silny? Nie odchodzi, po prostu sam nie jestem w stanie zrobić nic, aby odwrócić proces krystalizacji. Nigdy nie korzystałem z tej broni. Ja właśnie bardzo często się łapię, że jak gram w jakieś RPG czy coś, to jest dużo rzeczy, co do których tak patrzę, że tak, one pewnie miałyby jakiś sens, jakieś zastosowanie, ale nikt nie korzystam, bo jakieś, nie wiem, przyzwyczajenie czy coś, jakaś taka wygoda kompletna, przez co nie ruszam tego typu rzeczy. Zwłaszcza tak mam, jeżeli coś ma na przykład ileś procent szans na to, że się uda, a ileś procent szans na to, że się nie uda. Dlatego na przykład bardzo nie lubię używać efektów statusowych w grach, gdzie one nie są prawie że zagwarantowane, albo instant killi. Bo zazwyczaj się sprawdza tego, że po prostu malnuje turę i nic z tego nie wychodzi, tak? Nie wiem, jakiś taki głupi przykład z SMT, jeżeli chodzi o Hama i Mudo, tak? Jeżeli
przeciwnik nie jest podatny, to faktycznie są wyjątki, kiedy będę używał, tak? Nie wiem, typu przeciwnik ma 1500 HP, będę mu zdawał po 100, albo wejdzie możliwie Hamas i już tam procenta mi szans, tak? To wtedy jasne, ale tak... Tak samo niby statusy, tak? No niby można je nałożyć, ale jak nie wejdzie, to człowiek czuje, że kompletnie spierdolił sprawę, zwłaszcza w grach Atlusa, gdzie dać przeciwnikowi turę, to jak skazać się na śmierć momentami. Tatko, wiedźmy naprawdę strasznie cierpią przez używanie swojej mocy. No tak, tylko jednocześnie w Personie 5 masz też Hama i Mudo, tak? Z tego co pamiętam. Chyba, że mylę z którąś inną grą, która miała jedno i drugie. Bo tyle fajnie, że daje to możliwość zabijania bossów, którzy są potencjalnie podatni, tak? Co nie jest oczywiste. No ale na przykład, nie wiem, tak... Dla mnie idealnym przykładem tego, dlaczego nie lubię używać efektów statusowych, to jest Mitsuru Suiki. O, rzucę sobie Marine Curry i nic nie zrobię przez 5 tur. O, ale super. Marine kurwa Curry, no. Jeżeli będę silniejszy, to będą mogły do niej przyjść, kiedy będę potrzebował pomocy. Więc chcesz być dla niej kimś, na kim mogę polegać? No bo co? Więc uważasz, że ja i pozostali są nieodpowiedni, co? Nie, to nie tak, nie to miałem na myśli, skończę znowu. Ja wiem, ale to nie jesteś taki elegancki. Gra się w portable, gdzie masz kontrolę dużo, no i mi co nie robi głupich rzeczy. Najbardziej mnie zawsze bawi w takich sytuacjach, jak argument o portable jest podnoszony. Kiedy ludzie mówią, że to, że gracz może mieć kontrolę nad drużyną, jest złe. Nie rozumiem tego argumentu. Kompletnie go nie rozumiem. To nie jest tak, że gra jest balansowana wokół tego, że gracz ma kontrolę nad drużyną. Bo jeszcze w takiej sytuacji, no powiedzmy, byłbym w stanie jakoś to przetrawić, tak? Ale akurat Portable nie było robione z myślą o tym, że gracz ma kontrolę, tak? Więc... Nie przemawia to do mnie kompletnie. Dać osobie wybór jako taką, moim zdaniem, nigdy nie jest złą rzeczą. No ja się bardzo często spotkałem z argumentem, że o, to, że dali możliwość kontroli, to jest złe, bo prawdziwa Persona 3 to ta, w której twoja drużyna sama się steruje, a nie. Mam takie... Nie, dla mnie trochę tak jak... No, danie wyboru poziomu trudności, tak? Co jest złego w tym, że ktoś będzie chciał sobie przejść grę na niższym poziomie trudności? Wiem, że ja jestem osobą, która notorycznie gra na hardzie wszystko, co się da. I nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, tak? Chociaż ten Angle Strategy ostatnio jak przychodziłem, to też musiałem bardzo intensywnie obniżyć ten poziom trudności, bo w pewnym momencie zaczynało się robić to odrobinę niedorzecznie. Ale po prostu nie rozumiem, w czym jest problem, żeby dać ludziom możliwość jako tako. To jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Bo jeszcze mówię, no żeby to było tak, że nie wiem... Twoje doświadczenie jako osoby, która gra na hardzie, jest pogorszone tym, że ktoś przeszedł na easy. Nie wiem, w jaki sposób miałoby być. W singlowej grze. No bo wiadomo, jak powiedzmy, jest to jakaś, nie wiem, gra MMO z ekonomią czy czymś, tak, no to jeszcze można na to spojrzeć, tak, że o, psuje to ekonomię na przykład, tak? Ale w singlowej grze, którą przychodzi się dosłownie samemu i nie ma żadnych online'owych funkcji nawet, czasem to jest taki pośmieciwać na początek. Gry.
Jezu, pierwsze co mi przyszło do głowy to ten głupi glitch z Finala 6. Bo jedyny sposób, żeby cię waliło na początek gry, to nie zapisywać. A w Finalu 6 był ten głupi błąd, gdzie można było wrócić z World of Ruin do World of Balance, z tego co pamiętam. I to mi się od razu skojarzyło. Nie wyobrażam tego sobie. Tak, stop sam tak szczerze mówiąc, czuję pewną nieadekwatność. Co masz na myśli? Prawdziwe feteki, gdzie masz posiłki na końcu tury? Prawdziwe Fire Emblem to te, kiedy posiłki przychodzą na początku tury przeciwnika i mogą atakować od razu, najlepiej tuż za twoimi plecami. Pozdrawiam trzy domy i Awakeninga. Jezu Chrysty, pamiętam jedną misję w trzech domach. To była akurat jedna z tych misji, których wydaje... No tak, bo ja za pierwszym przejściem pamiętam, że robiłem tego, Crimson Flower. Jako tako, czyli w Czarnych Orłów, czyli ścieżkę Edelgard. I tam jest jedna taka misja, że kiedy zbliżysz się wystarczająco blisko do tego, do bossa, to nagle przychodzi jakieś 6-7 jednostek posiłków, w tym jebane golemy. I takie... Aha! Połowa twojego partu umiera. Aha! Powiedzieć fanom D&D, co jest prawdziwym D&D. Aż mnie korci, żeby wysłać to wiadomość znajomej, która twierdzi, że 5e jest dla jebanych każuli i kompletnie jest niegrywalne. Mam jedną znajomą, która uważa, że ten, że Kreto było 3,5. Która jest tych trzecich? Nie pamiętam, czy to było 3, czy 3,5, czy 3 coś. I ona się na tym wychowała i twierdzi, że to jest jedyne słuszne, a to, co zrobiło 5e, to jest kompletna porażka i nieporozumienie. Zawsze liczymy na to, że wiedźmy może użyją swoich mocy, aby nam pomóc. Nie, moment, czekajcie chwilę, bo nie wytrzymam zaraz. Zaraz wrócę, żeby nie było. Ojej, to od razu lepiej. Nie wiem, cały czas czułem, jakby coś mi na zatokach siedziało i mnie strasznie irytowało. Fan, czyli z góry mówisz, że pierwszy pafajny robi samo lepiej. Właśnie, powiem szczerze, że ja się aż tak nie orientuję, tak więc nie wiem do końca, czym jest Pathfinder. Pewnie musiałbyś mi jako tako wyjaśnić, o co chodzi. Szlachta i pospólstwo oczekują dokładnie tego samego. Moc należy do tych, którzy się z nią narodzili i nie muszą na nich polegać. Chcesz stać się silnym, by wiedźmy mogły polegać na tobie. Taka naiwność sprawia, że czuję pewną nostalgię. Naiwność? Pochodzisz z Mity, prawda? Było tam wiele dobrych osób. Tak, wszyscy byli bardzo mili. Znaczy, jeżeli chcemy być bardzo precyzyjni, to nie pochodzimy z Mity, tylko ktoś tam nas kiedyś przyniósł za dzieciaka. Wyszła czwarta edycja D&D. Chujowo się przyjęła, więc część ludzi, którzy robili rzeczy do 3,5 i nie mieli roboty, stwierdzili, że zrobił własny system z lecznicami i blackjackiem. Tak powstał Pathfinder. Brzmi trochę, jakby ludzie stwierdzili, że czwarta edycja D&D też była zbyt casualowa.
W ogóle nigdy nie ogarniam, dlaczego edycje są numerowane tak, a nie inaczej, bo to już jest w ogóle. 3,5, 5e. Pathfinder zamiast 4. Nie, no, wiem, że to nie jest zamiast, ale... Dlatego musisz ciężko stać i nie zapomnieć o Tengu. 1-1-0-3-7 1-7-7. Nie, dobra, tego już nie przytoczę, bo nawet nie pamiętam tak z głowy. Tylko tak możesz ratować tych, którzy zostali skrystalizowani. To jest. Cieszę się, że jeszcze nie jestem na tym etapie. Że jestem w stanie przytoczyć te cyfry z pamięci. Zresztą ogólnie żadnych 6 cyfrówek nie jestem w stanie. Chyba, że swoją uwagę. Czekaj, co? Mam nadzieję, że odwiedzisz nas, kiedy wszyscy dostaną do wioski, dowódco. Pewnie komuś takim jak ty ciężko jest wziąć jakiś dzień wolny. Ja miałbym odwiedzić twoją wioskę? No, zważę to. Ale to twój instynkt jest wyjątkowy pośród członków 9 regimentu. Dbaj o niego. Będę na ciebie liczył. Tak jest, dziękuję. Więc, no, Klausem, nawiązuje się więź. A nauczył się HP recovery. No, nawet chyba jakiś na koniec tury. Ej, biorąc pod uwagę, jak ostatnio na przykład spojrzana dostała, to całkiem przyjemna rzecz. Ej, support. Sojusznicy, którzy są obok Klausa, będą mieli wyższą celność. Celność póki co zdawała się nie być problemem, ale podejrzewam, że to się jeszcze zmieni. Free time. Idę pracować. Czasem można pracować, prawda? Czy mogę udawać, że jestem przystojny? Ej, spójrzcie, chłop, który potrzebuje serwera. Haha. I to jeszcze pani dane mam mu wysyłać. Ale od tego to... Jak potrzebuje serwera, to przyślę mu send datę. Czemu nie? A, ba, pójdę poprzenosić rzeczy. Witam w twojej nowej robocie dorywczej. A, to tylko ty, Alto. To źle, że to tylko ja? Kajacz! Powiedział mi, że będę się cieszyć z tej nowej osoby, którą mi przysłał. Myślałem, że dostanę jakiś prawie dziewięciach, ale mam cenę tylko ciebie. Wow, jeszcze ten wyraz twarzy, spójrzcie na nią. To jest prawdziwe takie... Jestem tu, bo Kajasz powiedział, że ma dla mnie jakąś robotę. Cokolwiek, przyda mi się pomoc. To co właśnie mam robić? Najpierw pomóż mi zorganizować mój składzik. Jasne. Okej, daj mi znać, jak skończysz. Dzięki. Czy to nie było tak, że miałem pomoc? Tak, że moja pomoc sprawdza się do robienia samą wszystkiego. Wycieńczony jestem. Całkiem nieźle. Przyzwyczaiłem się do radzenia sobie z banią. To może jeszcze cię proszę o pomoc. Dla tak biednej, delikatnej dziewczyny jak ja, to jest zdecydowanie zbyt ciężkie. Delikatnej dziewczyny? A gdzie tak go widzisz? Słucham? Nic. Osoba prowadząca sklep nie powinna mieć takiej ciężkiej pracy. W każdym razie, jeżeli będziesz miał problemy z pieniędzmi, to możesz tutaj zejść, kiedy tylko zechcesz. Zachodzisz do sklepu, kiedy masz problemy z pieniędzmi. Pomyślmy, kiedy ostatnia sto się źle skończyło. To jest takie, nie mam nic w portfelu, przejdę między półkami, bo rozpaczę nad swoim życiem. Żebyś mogła się poobijać, tak? Oj, nie marzysz tak.
A, tak bym zapomniała. Twoja wypłata za dziś. Ja przynajmniej jest z góry. Znaczy z góry. Od razu płatne. O tyle dobrze. Bup. Jako, że misja może zająć trochę. To podejrzewam, że powoli będziemy się zbierać do kończenia, tylko przeklikamy dialogi. Przepraszam za spóźnienie. A, to czekaliśmy na ciebie. Właśnie skończyliśmy odnawiać nasze wypasy. Cóż, trzeba wyruszać. Ta zła wiedźma wiatru. Ja, Archibald, pokonam ją osobiście. Nie możesz się skrzywdzić. Ja właśnie zamierzam jej szukać. Cóż, mamy wiele ten do przeczytania. Rozbijemy obóz, z którego będziemy jej poszukiwać. Jeden z nas będzie musiał pozostać w nim, żeby mieć na wszystko oko. I kto to będzie? No, że pytasz. To albo to dla ciebie, nowicjuszu. Oczywiście. Będziemy na ciebie liczyć, Arto. Jak już skończymy przygotowanie, to będziemy wyruszać do wiatrowych wzgórz. Jej. Gdzie są moje przygotowania? Zobaczę jeszcze w sumie tylko ten. Czy jakieś nowe orby się pojawiły? Venom Orb, Greed Orb. Więcej ekspa. Nice. Z drugiej strony... Nie wiem, jestem trochę przyzwyczajony, że jeżeli się tak używa tego typu rzeczy w trakcie gry, to one jakoś bardzo intensywnie potrafią psuć taką grę. Więc zawsze się boję ich używać, powiem szczerze. Ej, Jezu, dużo. Proszę się, taku. Biedę, zawsze. Biorąc pod uwagę, jak dużo mam kasy, to chyba to będzie wszystko w takim razie. No i dobra, jakieś tam postępy podrobione. Jakby dobrze poszło, to za tydzień sobie skończymy drugi chapter. Mam taką nadzieję przynajmniej. Na dziś to było na tyle. Zapraszam na jutro na Danganronpa u Sywika. I w sobotę, zgodnie z tym, co mówiłem... Kurde. Bo teraz tak sobie myślę, że kolci mnie trochę jednak ta trójkątna strategia. Fuck. Będę myślał. Ale wstępnie albo tak samo to. Zobaczymy jeszcze. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się, pa. Cześć.